Cześć, witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na filmik pod tytułem Open Box The Gusta Box. Nie było tego filmiku w tamtym miesiącu, bo jakoś coś się stało z płatnością z karty mojego kochanie. On nawet nie zauważył, w tym miesiącu normalnie poszło. Także mam to pudełko, ja w ogóle o tym zapomniałam. I mama do mnie dzwoni, że przyszła mi przesyłka i pudełko z jedzeniem, a ja mówię, że co? Zapomniałam o tym zupełnie, no ale jest, jako że mam nowych subskrybentów. Szybko na szybko powiem, o co chodzi z tym pudełeczkiem. Kochani, jest to pudełeczko miesięcznej subskrypcji, takie jak Beauty Box, tylko to jest z jedzeniem. Koszt takiego pudełeczka to jest chyba 12,99 już z przesyłką, więc tak jakoś 13 funtów i za każdym razem mamy w środeczku coś innego. Także nie chcę wam przedłużać. Otwieramy szybciutko. Dzisiaj mam narzędzie zbrodni ze sobą. Pudełko jest dość lekkie, także chyba nie będzie w nim alkoholu. Dalej mam Jack Daniels schowany w lodówce. Ja myślę, że będę te puszki zbierać na lato i po prostu w lato, jak będziemy jechać nad morze, to będę brała. Wszystko jest zapakowane tak jak zawsze, czyli tak, nadal jest bardzo lekko, także przechodzę do rzeczy i szybko sprawdzamy. Lepiej, żeby włożyli jakąś czekoladę. Już widzę pewną rzecz, którą moja mama będzie przeszczęśliwa, bo oddam ją jej. Mamy jak zwykle opakowanie, co w środku jest. Ja widzę w środku rzeczy dla mamy, dla mojego Andrę, dla siebie. Tak po prostu z głównego zobaczenia. Więc rzecz dla mamy, która to będzie rzecz za 3,70, słuchajcie. Jest to kawa Kosty. Oryginalna kawa Kosty, to jest 200 gram. One są za 3,70. Ja już długo się zastanawiałam nad kupieniem tej kawy dla mojej mamy. Ale jak byłam teraz w Polsce, kupiłam jej polskie kawy, które ona chciała. Także mega się cieszę, bo ona będzie bardzo zadowolona i taką kawę dostanie. Zaraz już nie mogę do niej doczekać, żeby do niej zadzwonić i dać jej znać, że w poniedziałek dostanie Kostę, bo w poniedziałek będziemy razem w pracy, także Kosta wędruje do mamy i powiem wam, że jestem mega, ale to mega zadowolona z tego, że ta kawa jest w tym pudełku, bo to już 3,70 mi się zwróciło na produkt, który wiem, że na pewno ucieszy moją mamusię. Kolejną rzeczą są dwie paczki, które ucieszą znowuż mojego kochanie. I są to delicje. Takie małe opakowania delicji, w każdym jest. Kurczę, nie widzę, ile muszę dać na opakowaniu. Kurczę, nawet tutaj, słuchajcie, nie pisze, ile to kosztuje. Pisze tylko, że to jest pudełko wykonanie Chocolate Orange Easter Egg. Exploding Candy. No nie wiem, ile to kosztuje. Nie wiem, czy to jest w gratisie, czy nie jest w gratisie, bo wszystkie ceny mają ceny. Tu pisze tylko, że jak jest ta zwykła edycja, to kosztuje 4 funty. A te są jakieś specjalna edycja, która jest zrobiona specjalnie na święta wielkanocne i one są jakieś wybuchowe. Także coś czuję, że jedną dam mojemu Andrze, a jedną zostawię sobie. Bo dlaczego on ma mieć wszystko? Ale jestem bardzo zadowolona. Kolejny produkt, który jest bardzo, bardzo fajny. I kolejną rzeczą jest rzecz dla mnie i jestem z tego produktu bardzo zadowolona. I jest to batonik, a raczej dwa batony powinnam dostać, także szukam już drugiego. Chyba, że mnie oszukali. Bo ja, słuchajcie, dostałam batona jednego. A nie, jeden, przepraszam. Jest to baton firma Kind Snack. Jest to ciemna czekolada z orzechami i solnym karmelem. I wygląda on mega. 60% orzechów, gluten free, bogaty w białko, nie ma żadnych sztucznych barwników i jest on za funt 35. Ja kiedyś jadłam te batony i one są bardzo dobre, bardzo zdrowe, także jak najbardziej jestem na tak. W dni, kiedy na przykład potrzebuję coś zjeść po treningu, chociaż zazwyczaj nie jestem głodna, ale na przykład ciustek, kiedy na basen jestem, to zamiast przygryzać coś niezdrowego, taki baton mi się przyda. Także kolejny produkt na wielki, wielki plus. Kolejną rzeczą jest Vetabix on the go. Jest to bogaty w proteiny produkt. On ma dość, może nie dużo cukru, ale trochę cukru w nim jest, chociaż pisze, że całość ma mniej cukru
tyle cukru, ile szklanka mleka zwykłego. Także nie jest źle i jest to produkt za 1,50 funta. Ja myślę, że go oddam mojemu Andrze, bo on lubi szejki, ja nie jestem jakimś wielkim fanem, także jak dla niego będzie akurat. Także kolejny produkt, który wiem na pewno, że się przyda. Kolejną rzeczą jest tu jakaś puszka. O, jest to, słuchajcie, energetyk, który nie ma cukru, jest o smaku owoców, takich passion fruit owoców. Ja już zobaczę tylko, czy 3 kalorie, 6, 8 kalorii ma cała puszka. Ja nie widziałam ich nigdzie. Cena tego jest 1,59 funta, a ja czasem lubię sięgnąć po energetyka, tylko jak pracuję w weekend nie. Często w niedzielę właśnie, a nie mam na jutro Red Bulla, także słuchajcie, kolejny produkt, jestem jak najbardziej na tak, bo z chęcią się go napiję, także on już zostanie tutaj i rano sobie go wypiję. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, znowu mi tu pisze, że powinnam dostać dwa produkty. Okej, już wiem. Są to suszone mango. Słuchajcie, Forest Fred suszone mango. Ja nie lubię mango ogólnie, a to jest suszone mango za 1,29 funta. I kolejną rzeczą, którą tutaj dostałam, to są draże w mlecznej czekoladzie, mango i kokonat. I to też jest za 1,29 funta. Ja akurat tych rzeczy tak średnio lubię i nie chcę ładować w siebie kalorii, które niekoniecznie są moimi smakami. Także oba smaki pójdą dla mojego taty. Jak mama dostała kawę, to niech tato ma coś słodkiego. I znowu oddzielę całą rodzinę z rzeczy, które mam w pudełeczku. Kolejną rzeczą, którą tu jest, to jest jakiś produkt ekstra. Bailey Moil, słuchajcie, ja tego nigdy nie widziałam. I jest to bogaty w pomidory. To jest coś takiego jak ketchup po prostu, tylko że jakiś inny i zdrowszy. Małe opakowanie ketchupu też praktycznie używam, bo ketchup ma bardzo dużo cukru w sobie, a skoro nie wolę zjeść czekoladkę niż ketchup tak naprawdę, to tak samo to trafi do mojego taty albo do mamy, mogą się podzielić, może się nie zabiją. Kolejną rzeczą jest Black Eat Beans and Tomato. To jest stew, to jest jakieś jedzenie, słuchajcie, do której się dodaje wody, kosztuje tu 2,99 zł. To jest kolejna rzecz, którą ja tak średnio lubię, jeszcze ten smak, jakieś ciemne te beansy, nie wiem, ja wolę nie próbować takich rzeczy, szczególnie na diecie. Jeszcze mam tę chińszczyznę z paru odcinków wcześniej, także wszystko zapakuję i niech się tato cieszy. Ale bardzo fajne, wam powiem, jest to pudełeczko. Są fajne tutaj rzeczy, które naprawdę mi się podobają i które mi się przydadzą. Kolejną rzeczą są tu jabłko i o, to są żelki, jabłkowe i truskawkowe żelki, które mają bardzo mało kalorii. Też ich nigdzie w sklepach nie widziałam. Całe takie opakowanie ma 41 kalorii tylko. Czyli bardzo fajnie, na przykład jak chcę sobie troszkę posnakować, ja lubię akurat żelki, to ten produkt zostaje dla mnie. Moje. Czyli kolejne rzeczy dla mnie. I jeszcze tu widzę ostatnie rzeczy, które wszystkie będą dla mnie, więc chyba te delicje oddam Andrze. Pierwszą rzeczą, którą widzę, jest to czekolada Willy Cacao. Indonezja czekolada, intensywna mleczna czekolada z... Oh my god, z miękkim karmelem. Czyli to jest typowy mój smak czekolady. Można dostać jedną z wielu. Była tutaj ciemna czekolada, na szczęście jej nie dostałam. I nie wiem, jakie tutaj są jeszcze inne smaki, ale no ten chyba mnie znają, może jak gdzieś zakreślałam, ale to jest czekolada typowa dla mnie. Jest malutka tak samo, czyli to nie jest jakieś wielkie tragedia. 1,99 funta, dość sporo jak za taką małą czekoladę, ale pewnie jest dobra, bo te droższe czekolady zazwyczaj są lepsze. Także ja sobie zostawię to, a delicję oddam Andrze, żeby nie było za dużo. Kolejna rzecz dla mnie i kolejne rzeczy to są, o Boże, batoniki z Green and Black, trufle z ciemną czekoladą w środku oraz pralinki mleczne z orzechowym centrum. To są te batony z tej firmy, one są po 89 pi. No, ja nie widziałam nigdy tych batonów, ale ta firma, ja kiedyś miałam takie owoce w tej czekoladzie z tego pudełka, słuchajcie. I to były tak dobre owoce, można je dostać w TK Maxie z tej firmy.
i w ciemnej czekoladzie, że ja je uwielbiam. Także to, to jest w ogóle dla mnie rewelacja, rewelacja i mam tyle słodkości, tyle dobroci, że powiem Wam, że myślę, że to jest najlepsze pudełko The Gusta Box, jakie miałam w ogóle. Nie, że najlepsze 2019 roku, bo to jest na pewno tak, ale na pewno najlepsze jakiekolwiek miałam, bo myślę, że każdy produkt, który tu jest, zostanie wykorzystany albo przeze mnie, albo przez któregoś członków rodziny, bo wszystko jest takie normalne, że tak powiem, nie ma jakichś wymyślnych rzeczy, także jestem jak najbardziej na tak, jestem mega, mega szczęśliwa i już robię zdjęcie dla mamy, żeby pokazać jej, co było w tym pudełeczku, a ja się z Wami już żegnam i zapraszam na kolejny filmik. Na razie, cześć!